Dojeżdżając do oznakowanego przejścia dla pieszych, kierujący powinien zachować szczególną ostrożność, jak również bacznie obserwować rejon tego przejścia. Pieszy, będący przy przejściu dla pieszych, nie może bezpośrednio wchodzić na to przejście, mimo tego, że ma pierwszeństwo oczywiście na tym przejściu. Wtargnięcie lub podobne sytuacje są karane grzywną i w tej sytuacji to pieszy może być również sprawcą poważnego zdarzenia drogowego. Gdy na prawym pasie zatrzymuje się pojazd, aby przepuścić pieszego przez to przejście, a lewym pasem przejeżdża inny pojazd, nie ustępując pierwszeństwa pieszemu, jest to jedno z bardziej poważnych wykroczeń, które jest również punktowane i wymierzona jest bardzo wysoka grzywna.